laptopie z komputera. Dobrze, to zacznijmy sobie na stojąco. Staram się tutaj trochę tak zrobić. Nie będzie mnie widać, a będziemy schodzić do dołu. Dobra, stopy na szerokość bioder, ręce na udach i pomału od tyłu głowy rolujemy do dołu kręgosłup. Proste nogi, zatrzymujemy tam, gdzie nam się uda. Nie musimy dotykać do ziemi, jak się uda dotknąć do ziemi, to super, jak nie, to nie. Trudno, zostajemy chwilę, możemy głową pomachać, trochę rozluźnić kark, szyję, można trochę ściągnąć do dołu nawet. I pomału rolujemy do góry, ciężkie ręce, kręgosłup kręg po kręgu się roluje, głowa ostatnia, w górze zaokrąglamy ramiona, ściągamy łopatki. I jeszcze dwa razy do dołu idziemy. Stopy na szerokość bioder. Kolana patrzą do przodu. I zostawiamy luźno w dole, zakładamy dłonie na łokcie, chwilę zwisamy tak. I się rozciągnął tył nóg. Możemy przenieść ciężar ciała przód, tył. Delikatnie tylko, to nie ma być bujanie, tylko przenoszenie ciężaru ciała. I rozluźniamy ręce, pomału rolujemy do góry, kręg po kręgu, głowa ostatnia. Zaokrąglamy ramiona w górze, ściągamy łopatki. I ostatni raz do dołu. Stopy na szerokość bioder. Zakładamy dłonie na łokcie drugim splotem. Ciężkie ramiona ciągną do dołu. Oddychamy. I rozluźniamy ręce pomału. Rolujemy do góry. Ciężkie ręce. Zaokrąglamy ramiona, głowa ostatnia. I stajemy sobie w dużym rozkroku. Wyciągamy ręce do przodu. Duży rozkrok, Sandra. Szerzej nogi. O właśnie. I opadamy do ziemi. Daleko ręce przed sobą. Chyba, że się nie da. I luźno, spokojnie. Stańcie stabilnie na nogach. Głowę też można rozluźnić. I skłon do prawej nogi. Przez centrum do lewej. I wracamy do centrum. Wyciągamy się najpierw do przodu. Później staramy się przejść dłońmi na linię stóp. Jak się uda wyprostować kręgosłup, czyli staram się nie zaokrąglać, tylko wyprostować kręgosłup. I jak się uda przejść dłońmi jeszcze za linię pięt, luźno opuścić głowę. I wracamy z rękami przed twarzą. I asekurując się rękami, przechodzimy ciężarem ciała na prawą nogę. Trzymamy stopę piętę na ziemi cały czas prawą.
I asekurując się dłońmi na lewą nogę. Tutaj. Poprawię trochę. Na lewą nogę. Lewa pięta cały czas na ziemi. I jeszcze raz na prawą. Pięta na ziemi. Jeżeli pięta się odrywa, to bądźcie w górze i starajcie się rozciągać jak najbardziej schodząc do dołu. I lewa strona. I jeszcze raz prawa strona. I asekurując się rękami, delikatnie siadamy. Chwytamy się lewą ręką za prawą nogę. Prawa ręka do góry i skłon do lewej nogi. I do góry. Asekurując się rękami, chyba że możemy bez, ale jeżeli nie, to podnosimy pośladki, przechodzimy sobie na lewą nogę i pomału siadamy tutaj też. I prawa ręka za lewą nogę, lewa nad głowę. Kręcamy się, patrzymy na sufit pod ramieniem. I do góry. Asekurując się rękami albo nie, stajemy i przechodzimy na prawą stronę. I to samo. Jeżeli możemy usiąść delikatnie, to możemy usiąść bez rąk. Chyba że nie możemy usiąść delikatnie, to wtedy siadamy. I jeszcze raz. Lewa ręka za prawą. Nogę prawa do góry. Odkręcamy się w stronę sufitu. I pomału do góry. Wstajemy na lewą stronę. Ostatni raz. Pomału siadamy. Prawa ręka za lewą nogę, lewa do góry. I w stronę stopy. I pomału do góry. Cześć Paulina. Stajemy do centrum i zostajemy w centrum. Na chwilę się rozciągamy. Można się chwycić za kostki. Delikatnie przyciągnąć. Starajcie się mieć długą szyję tutaj, tak? Czyli jak chwytamy się za kostki, to nie zapadam się tutaj, tylko wyciągam, ściągam łopatki, długa szyja, barki. A ściągnięte też, oddalone od uszu. I jeszcze przechodzimy za pięty. Wyciągamy się daleko. I pomału do przodu łączymy nogi. Usiądźmy sobie, rozciągniemy sobie szyję trochę. Ściągamy najpierw prawą stronę, to co robimy właściwie na końcu. To dzisiaj sobie zrobimy na początku. I w lewo. I patrzymy w prawo, do dołu, na ramię, ręka od tyłu, prawa ściąga głowę pod pachę. I w lewo, do dołu, na ramię i ręka od tyłu, ściąga głowę pod pachę. I do przodu, ściągamy brodę do mostka.
i kładziemy się na plecach, zrobimy sobie standardowe rozciąganie nóg, czyli przyciągamy prawą nogę mocno do siebie. Albo nam jakiś jaśniejszy strój zakładać, to by była bardziej widoczna. Kręcimy sobie stopą 8 razy w jedną stronę, 8 razy w drugą. I wypychamy do przodu 10 razy. 9, 8, 7. Wyobrażajcie sobie, że pchacie coś, co jest przed wami. 4, 3, 2 i 1. I przyciągamy sobie teraz do brzucha nogę, ale pod udem i kręcimy łydką, ok? Też 8 razy w jedną stronę. 6, 7, 8 i 8 razy w drugą. I prostujemy lewą nogę i prostą prawą wypychamy do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I odkładamy nogę, przyciągamy sobie lewą. Mocno dociśnijcie do klatki piersiowej, tak żeby biodro, i kręcimy kostką, tak żeby biodro rozciągnąć. I wypychamy przed siebie 10 razy. Wyobrażajcie sobie, że pchacie coś w stopę. Jeszcze 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I przyciągamy mocno pod łydką, ale udo mocno do tułowia przyciągnięte. I kręcimy samą łydką. 8 razy w każdą stronę. 4, 5, 6, 7, 8 i w drugą. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I odkładamy prawą nogę. I wypychamy na lewą. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I lewa noga na ziemi, prawą przyciągamy pod łydką mocno, biodro dociśnięte do brzucha jak najmocniej i 8 razy prostujemy troszeczkę nogę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I puszczamy ręce, prostujemy nogę całkowicie i zachwytając się za łydkę, za stopę, pod kolano, za udo, przyciągamy prosto nogę. Trzymamy, przyciągamy jeszcze cały czas. Na wydechach staramy się coraz mocniej. I bardzo pomału prostujemy lewą nogę, trzymając cały czas prawą. Staramy się zatrzymać ją w tym samym położeniu, mimo że lewa noga poszła prosta. Barki oddalone od uszu, łokcie na zewnątrz.
Trzymamy jeszcze chwilę. Oddychamy. Staramy się doprostować nogę. Nawet można ją cofnąć, jeżeli zaczyna się uginać. Oddychamy. I uginamy lewą nogę, odkładamy prawą, przyciągamy lewą moc swojego tułowia i kilka razy prostujemy. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I puszczamy ręce, prostujemy nogę, przeciągamy siłą mięśni, najpierw tyle, ile możemy, a później pod udem, pod kolanem, pod łydką łapiemy się i staramy się dociągnąć mocniej. Obciągnięte palce najlepiej, żeby były, można wykręcić trochę kolano na zewnątrz, tak żeby pracować wewnętrzną częścią nogi. I oddychamy, trzymamy. Na wydechach staramy się zbliżyć trochę nogę, ale jednocześnie sprawdzamy, czy jest prosta i staramy się ją doprostować. I bardzo pomału prostujemy prawą nogę. Dociągamy lewą cały czas mocniej do tułowia. Łokcie na zewnątrz, otwarta klatka, ściągnięte łopatki, barki do dołu. I odkładamy nogę. I jeszcze raz na każdą stronę sobie zrobimy, czyli lewa na początku zgięta, przyciągamy prawą, tyle ile możemy siłą mięśni, później łapiemy się i przyciągamy stronę tułowia. I oddychamy. Prosta noga, zatrzymujemy w takim momencie, w którym czujemy rozciąganie. I pomału prostujemy lewą nogę. Staramy się zatrzymać prawą w takim samym miejscu, w jakim była, jak lewa noga była zgięta. I pomału wracamy lewą, prawą, prostujemy lewą, dociągamy do siebie. Przyciągamy. Oddychamy, doprostowujemy nogę. Sprawdzamy, czy jest na pewno prosto. Pytamy się tam, gdzie czujemy, że możemy się chwycić, tak? W porządku jest złapać się za łydkę, nie ma problemu. Można nawet za udo nisko, tak? Jeżeli ciężko jest złapać się wysoko. I pomału prostujemy prawą nogę, trzymając lewą w tym samym, tej samej pozycji, która była. I trzymamy. I uginamy. Nogę rozluźniamy, bierzemy sobie obie do góry i staramy się obie teraz przyciągnąć trochę, dociskając dół kręgosłupa do ziemi. Za uda można się chwycić, jeżeli ciężko, tak, ale nogi proste, barki oddalone od uszu, łopatki ściągnięte szeroko. I uginamy sobie nogi, odkładamy lewą,
prawo układamy sobie na lewym kolanie, odrywamy lewą nogę, prawa ręka idzie w dziurkę tutaj pod prawe kolano, chwyta za kolano od zewnątrz, druga ręka też od zewnątrz i przeciągamy chwilę kolano delikatnie do tułowia. Powinniście czuć rozciąganie w prawym pośladku, w prawym biodrze. Oddychamy, jeszcze dwa wdechy. Prostujemy sobie lewą nogę, rozluźniamy ręce i siłą mięśni delikatnie zbliżamy lewą nogę do tułowia. Chwilę trzymamy, jeden oddech i odkładamy lewą nogę do ziemi. Prawą trzymamy jedną i drugą ręką za stopę. Delikatnie, pomału prostujemy lewą nogę. I staramy się przyciągnąć stopę w stronę twarzy, czyli nie pod pachę. Noga nie powinna być jakoś mocno zgięta. Stopa powinna być wysoko nad twarzą. I trzymamy. I uginamy lewą nogę, odkładamy prawą. Lewa stopa na prawe kolano, odrywamy prawą nogę od zewnątrz. Chwytamy się za kolano, lewa ręka pod lewym kolanem. Między lewym kolanem, pod lewym kolanem, pod łydką lewą. Delikatnie przyciągamy prawe kolano do tułowia. Teraz w lewym pośladku, w lewym biodrze rozciąganie jest. I puszczamy ręce, prostujemy prawą nogę, zbliżamy do tułowia siłą mięśni delikatnie. I odkładamy prawą nogę na ziemię, lewa zostaje w górze, łapiemy się obiema rękami. I przyciągamy stopę w stronę twarzy. Jednocześnie delikatnie prawą nogę prostujemy do ziemi. Można lewym łokciem kolano do zewnątrz delikatnie odepchnąć. Stopa powinna być wysoko, daleko od tułowia. Tak jakbyście chciały założyć stopę za głowę właściwie. To jest takie ćwiczenie właśnie przygotowujące do zakładania stopy za głowę. Kto wie, może się kiedyś uda. Nie jest to łatwa pozycja, wbrew pozorom, nawet jak się długo ćwiczy jogę. I pomału lewa noga wraca do ziemi. Jeszcze zrobimy to rozciąganie z biodra raz na każdą stronę. Czyli łapiemy się teraz już od razu za stopę. I bardzo pomału prostujemy sobie tą lewą nogę tutaj, bo chcemy prawą nogę zachować w takiej pozycji, której ją złapałyśmy. Jak noga lewa jest ugięta, to wtedy łatwiej ułożyć prawą, a jak prostujemy lewą nogę, to ona chce nam uciec, trochę wrócić, więc tego trzeba zrobić pomału. Wyobraźcie sobie, że chcecie palcami stopy dotknąć do czoła. I uginamy lewą nogę, rozluźniamy prawą i chwytamy teraz lewą stopę. Układamy sobie ją wysoko przed twarzą, palce stopy lewej idą w stronę
czoła i delikatnie prostuję na prawo. I rozluźniamy się, przekręcamy się na dowolny bok. Siadamy sobie z prostymi nogami. Wyciągamy ręce do góry, prosty kręgosłup. I wyciągamy się do przodu. Palce stopy zadarte, można nawet oderwać pięty. Opadamy rękami do ziemi i chcemy mieć prosty kręgosłup, czyli wyciągnąć. Tak? Czyli jeżeli zaczynamy się zapadać, można się cofnąć, się wyprostować. Jeżeli można, to idziemy delikatnie do przodu, ale nie jest to konieczne. Na razie chcemy mieć mocno zadarte palce, aż tak, żeby oderwać stopy, pięty, wtedy się jeszcze bardziej tyły nóg rozciągną. I wyciągamy się. Można wyciągnąć za maty, żeby się wyciągnąć, żeby prosty kręgosłup wyciągnąć. I oddychamy. I rozluźniamy się. Uginamy sobie lewą nogę. Prawą zostawmy prostą. I wyciągamy ręce do góry. Tak samo później. Daleko przed siebie. Damy coś przed sobą. Dotknąć długie boki tułowia. I później ręce opadają na ziemię i prosty kręgosłup. Jeżeli się zaokrąglamy, to trochę się cofnąć, wyciągnąć kręgosłup i z prostym kręgosłupem można zejść do przodu. Można pociągnąć za matę nawet jeszcze, żeby wyciągnąć ten kręgosłup. I oddychamy. I skręcamy się w stronę zgiętej nogi teraz. Prawa ręka na lewym kolanie. Prawy pośladek mocno na ziemi. Skręcamy się do tyłu. Patrzymy za lewym ramieniem. Wyciągamy lewą rękę najpierw do góry. Pochylamy się do prawej nogi. I lewa ręka w stronę prawej stopy. Odkręcamy się do sufitu, chcemy klatką piersiową spojrzeć na sufit, pod ramieniem i oddychamy. Barki oddalone od uszu, ściągnięte łopatki w tej pozycji, długa szyja cały czas. I do góry. I druga strona, lewa noga. Prosta, prawa zgięta. Wyciągamy ręce najpierw do góry, później daleko przed siebie. Trzymamy chwilę, myślimy o tym, że chcemy dotknąć coś, co jest przed nami. Później opadamy dłoni na ziemię, prostujemy kręgosłup. Jeżeli trzeba się cofnąć, to cofnąć, żeby wyciągnąć kręgosłup. Dopiero z prostym kręgosłupem zejść do domu. I skręcamy się teraz w prawą stronę, lewa ręka za prawe udo, prawo do tyłu, lewy pośladek siedzi na ziemi, czyli nie odrywamy pośladka, jak się skręcamy, tylko dociskamy do ziemi. Lewa stopa cały czas zadarta, patrzymy za prawym ramieniem. I wyciągamy prawą rękę do góry, pochylamy się w stronę lewej nogi i ręka prawa w stronę lewej stopy. Odkręcamy się mocno do sufitu, patrzymy na sufit pod ramieniem, chcemy skręcić klatkę piersiową w stronę sufitu.
I oddychamy. I do góry. I jeszcze powtórzymy na każdą stronę, czyli wracamy do prawej nogi prostej, lewa zgięta, wyciągamy najpierw ręce do góry, później do przodu, przed siebie. Na ziemię. Zwróćcie uwagę, czy może teraz uda się te ręce dalej położyć na ziemi. I tak samo można pociągnąć za matę, można nawet za łydkę pociągnąć, żeby wyciągnąć prosty kręgosłup, żeby się nie zapadać. Jeżeli się zapadamy, to wracamy do takiej pozycji, żeby móc wyciągnąć. Teraz zrobimy sobie pełen skłon do przodu, wtedy kręgosłup się zaokrągli. Ale teraz na razie aktywne rozciąganie z prostym kręgosłupem. I jeden spokojny wdech i wydech i skręcamy się w lewą stronę, prawy pośladek na ziemi, patrzymy za lewym ramieniem. I teraz zakładamy sobie prawy łokieć za prawe kolano, odpychamy się, żeby się jeszcze bardziej skręcić. I lewa ręka do góry, a później w stronę prawej stopy. Odkręcamy się do sufitu, pchamy tym prawym łokciem za udo, za kolano, żeby się jeszcze mocniej skręcić i spojrzeć na sufit potem. I oddychamy. Długa szyja. Łopatki ściągnięte, barki oddalone od uszu. Aktywna dłoń jeszcze lewa, tak jakbyśmy chcieli coś złapać tam daleko. I do góry, i druga strona. Lewa noga prosta, prawa zgięta, wyciągamy ręce do góry. Najpierw mocno przed siebie. Później do ziemi, prosty kręgosłup. Aktywnie pochylamy się do przodu z prostym kręgosłupem. Oddychamy. Jeszcze trzy wdechy. I do góry. Skręcamy się w prawą stronę, lewa ręka za prawe kolano, prawa z tyłu, lewy pośladek na ziemi, patrzymy za prawym barkiem chwilę. I zakładamy sobie lewy łokieć. Za lewe udo, za lewe kolano, prawą rękę wyciągamy do góry. Mocno pchamy łokciem, żeby się skręcić, odkręcić klatkę w stronę sufitu. I prawa ręka w stronę lewej stopy. Patrzymy na sufit. I do góry. I nogi proste. I teraz sobie zrobimy już taki pełny skłon zaokrąglając kręgosłup. Czyli najpierw wyciągamy się daleko do przodu. Trzymamy chwilę. Myślimy o tym, że chcemy dotknąć coś, co jest przed nami. Później opadamy luźno i rozluźniamy się. Kręgosłup się może zaokrąglić. Thank you.
I rozciągnijmy sobie dzisiaj trochę barki i ramiona. Trochę miejsca będzie potrzebne z jednej i z drugiej strony. Rozkładamy sobie najpierw dłoń, będzie na wysokości ramienia, czyli nie tu, tylko na wysokości ramienia. I jak się będę skręcała, to zostaję w tym samym miejscu, tak? Czyli nie przenoszę tutaj nigdzie, tylko na wysokości ramienia. Dociskam bar do ziemi. Stopą nie muszę łapać, stopa tylko delikatnie sobie tutaj leży. Druga ręka najlepiej przed twarzą, żeby nas jeszcze odepchnąć, żeby jeszcze bardziej rozciągnąć klatkę. I chwilę trzyma. I do centrum. I druga strona. Bark na wysokości ramienia. Skręcam tułów. Ta ręka, którą mam z przodu, mam przed twarzą, żeby się odepchnąć jeszcze trochę. I wracamy do centrum. I teraz układamy sobie dłoń do przodu, tak 45. Mogę nawet wziąć tam. Trochę do przodu, takie 45 stopni. I też staram się docisnąć bark do ziemi i przejść ręką. Ta ręka też przed twarzą. Do centrum i druga strona. Delikatnie do ziemi. Starajcie się docisnąć ten bark, który jest na ziemi całkowicie. Tutaj drugą rękę trzymam przed twarzą, żeby delikatnie się odepchnąć. I do centrum. I teraz układam sobie rękę w kącie 90 stopni, łokieć na wysokości barku, tutaj 90 stopni i delikatnie teraz będzie mocne rozciąganie. Tu już bark będzie oderwany. Skręcam się. I do centrum, i druga strona. I do centrum. I zostaniemy na brzuchu. Układamy sobie ręce przy tułowiu. Ramiona zostaną na ziemi. Odrywamy delikatnie klatkę piersiową, ale przedramiona zostają na ziemi. Ściągamy łopatki. Barki oddalone od uszu. Długa szyja. Zadzieramy delikatnie głowę. I pomału do dołu. Ręce trochę bardziej przed twarzą. Odpychamy się, zostawiamy ugięte łokcie jeszcze, ok? Głowa delikatnie do góry, nadciągnijcie łokcie w stronę tułowia. I pomału do dołu i jeszcze ręce kawałek dalej przed twarzą. Chwilę odpoczywamy jeszcze.
I odrywamy tułów. Teraz proste ręce, maksymalnie głowa do tyłu. I pomału do dołu. I trzymamy stopy razem. Ściskamy mocno nogi do siebie. I jeszcze raz do góry. Barki oddalone od uszu, długa szyja. I pomału do dołu. I wzmacniajmy sobie jeszcze dolną część kręgosłupa. Ręce z boku tułowia zgięte. I 10 razy do góry unosimy tylko tułów, stopy na ziemi. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I teraz czoło opieramy na dłoniach i same nogi będziemy unosić do góry. 10, 9, razem z udami 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Odpoczywamy chwilę. Wyciągamy ręce do przodu i obie części ciała teraz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I odpoczywamy. Można dłonie, można czoło na dłoniach oprzeć. I jeszcze raz. Ustawiamy dłonie mniej więcej z przodu, tak delikatnie przed twarzą. Jeszcze jedno ćwiczenie będzie na dół pleców. Odrywamy dolną część, głowa delikatnie do góry i teraz tylko prawa noga 10 razy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i tylko lewa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I zostajemy jeszcze z tułowiem w górze. Uginamy nogi, odchylamy głowę i myślimy o tym, żeby dotknąć stopami do głowy. Trzymamy chwilę. I pomału odkładamy do dołu dolną część ciała. Prostujemy nogi. Odpychamy się pośladki pierwsze. Kolana szerzej niż biodra. Siadamy pośladkami na piętach. I wyciągamy się aktywnie tylko. Czyli łokcie są w górze. Nie opadamy bezwładnie, wyciągamy ręce, staramy się przejść jak najdalej. Głowa może być luźna między dłońmi. Ja tu podnoszę, żeby było słychać, co mówię. Można oprzeć czoło, można spuścić głowę, ale palce aktywnie do przodu ciągną. I pomału do góry podchodzimy. Prawa noga do przodu.
siadamy sobie na prawym pośladku, wyciągamy się do przodu. Pomału do góry. Uginamy tylnią nogę i przyciągamy stopę tą samą ręką do pośladka. I rozluźniamy się, zamieniamy nogi. Czyli lewa noga z przodu, prawa z tyłu. Przenosimy ciężar ciała na lewą stronę. Wyciągamy się do przodu. I pomału do góry. Uginamy nogę z tyłu. Przyciągamy stopę do pośladka. I rozluźniamy się. Siadamy sobie teraz tak. Prawa stopa będzie szła w lewą stronę z lewego pośladka, a lewa w stronę prawego pośladka. Czyli taki bardzo interesujący siad z krzyży. I w tej pozycji pomału pochylamy się do przodu. Będzie duże rozciąganie w pośladkach i w biodrach. Dobrze, widzę wszystko. Pomału do góry i jeszcze sobie zrobimy skręt w tej pozycji. Wyciągamy prawą rękę do góry, zakładamy za lewy górne kolano i skręcamy się w lewą stronę. Jeszcze bardziej się lewy pośladek rozciąga tutaj. I rozluźniamy się, zamieniamy sobie spokojnie nogi, czyli teraz lewa stopa idzie obok prawego pośladka, daleko tutaj jak najdalej, a prawa idzie obok lewego pośladka, daleko jak najdalej. I pomału kłon do przodu najpierw. I później pomału do góry, lewa ręka do góry, zakładamy za prawe kolano i skręcamy się w prawą stronę. I rozluźniamy się, sprostujemy obie nogi i żeby wyrównać, zrobimy sobie skłon do obu prostych nóg. Wyciągamy ręce do góry. Wszyscy siedzą przodem do monitora, więc wyciągają do mnie rączki. Chcą mnie dotknąć jak najdalej, jeszcze dalej. Da radę. I później pomału do ziemi. Luźno opuśćcie głowę, tak jak wam wygodnie. Jeżeli możecie, możecie się złapać za stopy, albo za łydki, albo nawet za kolana, ale pamiętajcie, żeby
barki były daleko od uszu, łopatki ściągnięte, łokcie do zewnątrz, tak? Czyli jeżeli tutaj się zapadamy, to nie ma sensu, lepiej być wyżej, pociągnąć i z długą szyją opuścić się do ziemi. I chwilę tak sobie zostaniemy, żeby się rozluźnić, żeby rozprostować też nogi obie. I pomału do góry. No i nie wiem, słuchaj, jakbyśmy nie zrobiły rozciągania z nogami szeroko, ale naprawdę postarajcie się mieć prosty kręgosłup w tej pozycji. Czyli wyciągnijcie ręce do góry, później do przodu. I zobaczcie, cały czas jak wyciągam się do przodu, mam prosty kręgosłup, czyli nie zapadam się tutaj, a wyciągam. Czyli jeżeli bym czuła, że się tutaj zapadam, to lepiej się wyciągnąć tutaj, zostać w tej pozycji i nie schodzić dalej. Tylko jeżeli czuję, że rzeczywiście z prostym kręgosłupem mogę zejść dalej, wtedy schodzę dalej, tak? I jak opieram ręce na ziemi, to też używam rąk, żeby pociągnąć jeszcze, ściągnąć łopatki. Widać to nawet sama siebie widzę, tak? Że ściągam łopatki, wyciągam kręgosłup. I schodzę niżej, tylko czuję, jeżeli mogę, tak? Zostaję w tej pozycji, żeby zobaczyć, czy uda mi się rozluźnić trochę, czy te nogi tutaj w środku zaczynają trochę puszczać. Może nie są dzisiaj takie pospinane, może zakwasy już przeszły. I dopiero jeżeli czuję, że rzeczywiście mogę zejść trochę niżej, to idę niżej. Nie musimy się śpieszyć, mamy jeszcze 5 minut, więc zostajemy ze 2 minuty w tej pozycji. Podelektujmy się nią trochę, sprawdźmy, na ile możemy zejść niżej. Może trochę można na przykład stopy zbliżyć do siebie, nie być w takim mocnym rozkroku, ale wyciągnąć kręgosłup bardziej, schodząc do ziemi. To już zależy od Was, poczujcie, jak to jest. Ja na przykład wolę mieć szerzej. Wtedy mam wrażenie, że mam więcej miejsca na brzuch. I oddychamy. I na wydech możemy zejść niżej. Wdech. I wydech. Jeszcze kilka oddechów, jeszcze chwilę. Gwarantuję Wam, jak będziecie codziennie tak ćwiczyć, że po tych 2 miesiącach zejdziecie do ziemi. Trzeba tylko wytrzymać. Trzeba wytrzymać. Trzeba codziennie. Parę minut. Jeszcze 3 oddechy. I pomału do góry. I połóżmy, ściągnijcie sobie nogi, możecie pomachać chwilę, jeżeli chcecie. Zróbmy sobie taki mały relaks na końcu. Połóżcie się na plecach. Przyciągnijcie pojedynczo nogę, raz jedną, raz drugą. To jest ważne, żeby nie obciążać odcinka lędźwiowego. Możecie sobie kilka kółeczek tutaj pokręcić w prawo i w lewo. I później jak odkładamy, to też jedna noga, druga. I trzymając zgięte nogi, zgięte ręce, naciśnijcie łokciami na ziemię, ściągnijcie łopatki do siebie mocno i później możecie odłożyć dłonie. Teraz chcemy docisnąć dół kręgosłupa, czyli trzeba będzie oderwać trochę miednicę.
na piętami odepchnąć, trochę podwinąć odcinek lędźwiowy i położyć kręg po kręgu, kręgosłup. Długa szyja powinna być, powinniście to czuć. I teraz bardzo delikatnie, kroczek po kroczku, staramy się wyprostować nogi. Kręgosłup się prawdopodobnie oderwie trochę, to jest ok, ale tym ćwiczeniem trochę zmniejszyłyśmy jego wygięcie. No i jak wyprostujecie całkiem nogi, to możecie się rozluźnić. Wnętrza dłoni powinny patrzeć w stronę sufitu, czyli ręce mogą być takie wykręcone, ale możecie postarać się trochę kciukiem dotknąć do ziemi, żeby tak wykręcić ramiona, otworzyć klatkę. Możecie na chwilę zamknąć oczy i weźmiemy sobie takie trzy wdechy, gdzie za każdym razem będziemy liczyć do czterech, wydłużając wdech i wydech. I tam bierzemy wdech i liczymy pomału, jak najdłuższy wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. I wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. I wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. I wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. I wdech. Raz, dwa, trzy, cztery. I wydech. Raz, dwa, trzy, cztery. I spokojnie uginamy nogi, przekręcamy się na dowolny bok i was tutaj odmutuję. Czekajcie, wyłączę sobie jeszcze tego. Słychać w ogóle tą muzykę, jak ja, czy nie? Jak ja coś mówię? Nie słychać prawie w ogóle muzyki. Aha, no to dobrze, bo ja sobie ja też, mam swoją. Bo jak ja mam was wyciszonych, co z Pauliny jeszcze? Bo jak ja mam was wyciszonych, to sobie słucham tą muzykę, więc jest... Nie, bo już była 18. Słuchajcie, jutro mam trening w ramach tamtej grupy szkolnej, Sexy Basic generalnie, więc jeżeli się zastanawiacie, żeby wykupić te treningi, to zaraz wrzucę linka, jak można, tam 5000 kosztuje i to jest jakby na wszystkie treningi, które będą prawdopodobnie do końca maja, jednorazowa po prostu. No i tam dziewczyny prowadzą inne rzeczy, też rozciąganie po angielsku i tak dalej. A w piątek co? Robię ten otwarty trening, więc zapraszajcie, kogo wlezie. Panów też. Niech się porozciągają, a co? No. Nie, po polsku czy po angielsku będzie? Dobrze. Piątek będzie po polsku, tak. Wszystko. No i co? Śnieg tutaj spadł. No. Ale słyszałam, że w Polsce też pada, więc... Zatrzymam. No,